Witajcie, Rafał z tej strony. Bardzo się cieszę, że mogę nagrać kolejnego vloga. To są moje przemyślenia z ostatnich 2 tygodni. Uczestniczyłem w 2 takich fajnych wydarzeniach organizowanych przez Amerykanów i przez Brytyjczyków i chciałem podzielić się z takimi swoimi doświadczeniami na bazie YouTube'a, jak oni budują markę osobistą i jak oni budują też dochód, bo ktoś może powiedzieć, ok, ja mam tyle kasy, że mi wystarcza, ale ktoś, druga osoba mówi, no kurde, ja wiecznie chodzę bez pieniędzy, bo jak zapłacę rachunki, moje wszystkie zobowiązania miesięczne, to praktycznie nic mi nie zostaje. I tak przemyślałem sobie pewne rzeczy, bo ja też jestem w różnych sytuacjach, jak każdy z nas, i na bazie tych wydarzeń, które widziałem, miałem okazję uczestniczyć właśnie w nich. Pierwszy to był program tygodniowy dotyczący właśnie tego programu ICAM Live do przeprowadzania live'ów, czyli transmisji na żywo, a drugi to był webinar też na żywo, 3-godzinny, który dotyczył już publikacji swojego pierwszego kursu online'owego i osiągnięcia dochodów $1000 miesięcznie. I dwaj prowadzący, oni mają trochę inny styl, ale mniej więcej stosowali podobne zabiegi. I słuchajcie, to jest moim zdaniem taka różnica mentalna bardziej niż kwestia umiejętności czy jakieś super doświadczenia. Przede wszystkim moje obserwacje skupiają się na kilku podstawowych cechach, które mają ci dwaj ludzie. Pierwsza cecha to jest umiejętność strategicznego planowania. Co to znaczy? Że ci ludzie potrafili zaplanować kilka kroków do przodu, takich jak formularz zapisów, jak powitanie osoby na pokładzie danego wydarzenia, następnie przejście do poszczególnych opcji, zaproponowanie opcji za free, opcje premium i opcje super premium, plus do tego dla każdego rozwiązania odpowiednie warianty. Bardzo ciekawa sprawa. I na tej bazie, słuchajcie, mając oczywiście odpowiednie narzędzia, które są proste i dostępne też dla nas, bo na przykład jeżeli nie mamy abonamentu w Zoom, możemy wykorzystać YouTube i transmisję w formie niepublicznej i tak dalej, i tak dalej. Wydarzenia można zrobić i stronę lądowania też za free danego webinaru, czy wydarzenia, czy kursu, czy programu. I słuchajcie, wykorzystując takie proste narzędzia, plus do tego publiczność, czyli audience swoją, widownię z YouTube'a, goście są w stanie zarobić w ciągu tygodnia nawet 20-40 tysięcy dolarów, nie wysilając się, tylko wykonując strategiczne przedsięwzięcie, strategiczne czynności, a jednocześnie dzieląc się swoim doświadczeniem i swoją wiedzą z innymi. Bo jak widziałem, to jeden z tych programów, pierwszy, w którym uczestniczyłem, skupiał 250 osób. Program kosztował $100, więc on nie był drogi specjalnie jak na standardy amerykańskie czy brytyjskie, za tygodniowy program, który dużo dawał w tych live'ach, czyli prowadzący miał przychód w okolicach $25,000 za tydzień pracy. I da się, prawda? Druga osoba na tym samym miejscu powie, nie no kurczę, i tak się nic nie da, jest beznadziejnie, ludzie są bez pieniędzy i tak dalej. Niby tak, ale zobacz, że jeżeli nie zrobisz tego kroku, jeżeli mentalnie nie otworzysz się na innych, no to kurde, nic nie będzie, nie? I tutaj albo zero, albo jeden, tutaj nie mamy czegoś pośredniego. I to podziwiam właśnie w tych ludziach, że potrafili z niczego stworzyć produkt, który naprawdę się miał duże powodzenie, no bo 250 osób w programie tym pierwszym, jak najbardziej mega wynik. Drugiego wyniku nie znam, dlatego że to był live, który dotyczył też publikowania swojego pierwszego kursu, ale uczestniczyło w tym live około 400 osób i była opcja upsellingu, czyli wykupienia sobie wersji premium za $97. Jestem ciekaw, ile osób z tego skorzystało, ale podejrzewam, że załóżmy 100, 200, czyli mamy znowu w okolicach 10-20 tysięcy dolarów za jedno wydarzenie, które trwało 4 godziny. Da się? Kurczę, no da się. I właśnie dlatego dzisiaj też nagrywam, żeby na bieżąco, po pierwsze sobie ten film zarejestrować na YouTubie i pamiętać o tym, żeby mnie to motywowało, a po drugie, żeby podzielić się z Wami taką informacją, że warto przede wszystkim prowadzić regularnie kanał na YouTubie, dlatego że budujemy swoją społeczność i z czasem możemy zacząć tą społeczność też oferować jej coś więcej, czyli zacząć monetyzować swoje treści na YouTubie. To jest to w formie takiej krótkiej, skondensowanej, to co chciałem Wam
wam pokazać. Oczywiście jak mamy pomysł, mamy ideę samą, to narzędzia się do tego znajdą, bo narzędzi dzisiaj jest bardzo dużo na rynku. Czy to jest Kajabi, czy to jest Teachable, czy to jest Zoom, czy to jest Ecamm Live, czy to jest OBS Studio darmowe, czy to jest sam YouTube, czy to są strony lądowania, czy mailing w postaci MailChimpa. Wiele z tych narzędzi jest darmowych. Jeżeli mamy zapłacić, to nawet niewielkie pieniądze, ale jesteśmy w stanie coś takiego zrobić sami. Oczywiście trzeba dużo do tego czasu i sporo się kształcić, ale jeżeli nie wykonamy tego pierwszego kroku, to ta podróż się w ogóle nie odbędzie i będziemy mentalnie na poziomie tego zera, a nie tej jedynki, nie? I z tym przesłaniem chciałem się, z wami dzisiaj podzielić. I to jest takie, to co moje takie wrażenie na gorąco. Ciekawy jestem, jak wrócę na przykład za rok czy za dwa lata do tego nagrania, jak będę go odbierał. Na dzisiaj trzymam za was kciuki i też za rozwój i waszego kanału YouTube'owego i za rozwój waszych biznesów online, bo tutaj głównie o tym się mówi. Staram się dzielić takimi informacjami. Ja swój biznes online rozwijam systematycznie na głównym kanale YouTube'owym w oparciu też o Teachable i inne możliwości monetyzacji, właściwie 8 czy 9 nawet możliwości takich monetyzacji stosuję na bieżąco i też mam pomysły na nowe rzeczy na bieżąco, także staram się też wdrażać długoterminowe projekty, które trwają 3, 4, 5 lat. Nie jest to oczywiście proces, który odbywa się z miesiąca na miesiąc, ale jeżeli nie zaczniemy, nie posiejemy tych ziaren, to nie zbierzemy plonów. Trzymajcie się, pozdrawiam was bardzo serdecznie, wszystkiego dobrego życzę i do zobaczenia. Cześć!